Witamy w Polsce i gratulacje udziału w grze o Tron, jednym z najchętniej oglądanych seriali na świecie. Jak się w nim znalazłeś? W końcu jesteś debiutantem aktorskim. Yeah, I am. Just the same way as everybody else. I auditioned Tak jak cała reszta obsady wziąłem udział w castingu. Ubiegałem się jednak o dwie inne role, których nie dostałem. Nie mogę niestety powiedzieć, jakie to były role. Na szczęście producenci David i Dan zadzwonili do mnie z propozycją, bym ubiegał się jeszcze o rolę Podricka, a reszta to już historia. The rest is history. W ciągu dwóch sezonów, w których możemy oglądać twoją postać, internauci nadali ci pewne przezwisko. Wiesz jakie? Trójnóg. A wiesz dlaczego? Ponieważ wszystkim się wydaje, że Podrick został hojnie wyposażony przez naturę. A to nieprawda? Kto wie, może pewnego dnia wszyscy się o tym przekonają. Może się tak zdarzyć, że ktoś ci przyrodzenie odetnie. Wszystko jest możliwe. Czy żeńska część widowni często cię pyta o to przyrodzenie? Non-stop, jest to najczęściej zadawane mi pytanie. Już mnie nawet ono nie dziwi, przyzwyczaiłem się. Miałeś okazję spotkać na planie George'a R.R. Martina? Jeszcze nie, ale słyszałem, że jest to czarujący facet. Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi, bo jestem ogromnym fanem jego książek. Podobno Martin chciałby zakończyć cały serial filmem pełnometrażowym. Też tak słyszałem. Nie wiem jednak, czy to się wydarzy. Jedno jest jednak pewne. Jeśli producenci zdecydują się, by zrobić ten film, to będzie on fantastyczny. Może być nawet podzielony na trzy części, tak jak Hobbit. Wracając do twojej postaci, czego możemy się po niej spodziewać w przyszłości? Gdy się rozstajemy z Podrickiem, jest on w trakcie swojej wielkiej podróży. Yeah, I'm so glad I can finally talk about this. I've been repressing this for months and months. Gwen, who plays Brienne, is... Bardzo się cieszę, że w końcu mogę o tym otwarcie mówić. Skrywałem tę tajemnicę przez ostatnie miesiące i muszę powiedzieć, że to było wycieńczające. Zwłaszcza, że mogę opowiedzieć o współpracy z Gwendoliną Christie, grającą Brienne. Nareszcie miałem możliwość popracowania z kimś nowym, bo ostatnie dwa lata spędziłem u boku Petera Dinklage'a, grającego Tyriona, i zaczęła dopadać nas rutyna. Wpada więc trochę świeżości do serialu, zwłaszcza, że pomiędzy mną i Gwendoliną jest świetna chemia. Jestem bardzo ciekaw, jak ta nasza podróż się zakończy. One of the more fascinating double acts that the show has seen. Zmienia się także miejsce, w którym kręcone były twoje sceny. Opuszczasz w końcu słoneczną Chorwację. Yeah, sadly. But to be honest, every location we get to go through. Przychodzi mi to z wielkim smutkiem, jednak każda lokalizacja, w której kręciliśmy, ma swoje plusy i minusy. Zawsze są to ciekawe miejsca, więc czy to będzie Chorwacja, Islandia, Wielka Brytania, to i tak jestem pewien, że będzie to ekscytująca podróż. Teraz tak mówisz. Rozmawiałem z Maisie, której sceny są kręcone tylko w Wielkiej Brytanii i ma już dosyć tego ciągłego deszczu, zimna i błota. Chętnie by spędziła kilka tygodni w Chorwacji. Kto wie, może niedługo będzie miała taką okazję. Chorwacja jest bardzo fajnym miejscem, zwłaszcza Dubrownik. Można się tam naprawdę zrelaksować w czasie pomiędzy zdjęciami. A jak mieszkańcy na was reagują? Mówiąc szczerze, jesteśmy tam tak długo, że przestali na nas zwracać uwagę. Większe zainteresowanie budzimy raczej wśród turystów, którzy tam przyjeżdżają na wakacje. To w większości oni podchodzą do nas i proszą o autografy. Podczas waszej wizyty w Warszawie budziliście większe zainteresowanie. Tak, tu więcej osób do nas podchodziło na ulicach, ale były to zawsze fajne spotkania. Nikt nie był nachalny w stosunku do nas i się nam nie narzucał. Mogłem spokojnie wypić kawę i zjeść obiad na mieście. Zainteresowanie fanów to coś nowego dla ciebie?
To prawda, wciąż się do tego przyzwyczajam i staram się to jakoś ogarnąć moim umysłem, ale nie jest to proste. Mam nadzieję, że niedługo się do tego przyzwyczaję. Dużo osób zaczepia cię przez media społecznościowe? Sporo, zwłaszcza przez Twittera, gdzie obserwuje mnie bardzo duża grupa ludzi. Wspierają mnie, wysyłając po każdym odcinku swoje uwagi i przemyślenia. W dużej części są to pozytywne wiadomości. Dostajesz też propozycje matrymonialne? Nie będę ukrywać, dostałem kilka propozycji małżeńskich i innych sporo dziwniejszych. Tylko od kobiet? Przeważnie od kobiet. I jak ty sobie radzisz z takim zainteresowaniem żeńskiej części widowni? Jest to bardzo miłe, tak jak każdy człowiek lubi być lubiany. Tak więc fakt, że moja postać jest tak bardzo przez wszystkich lubiana, bardzo mnie cieszy.